Jezus nie budował ścian, nie stawiał kościołów z cegły, nie namawiał do religii, nie szukał tłumów wiernych, głosił prawdę o cywilizacjach, mówił o niebiańskich bramach, pokazywał na gwiazdy, mówił stamtąd pochodzi dusza. On żył niebem pełnym miłości, gdzie każdy ma swój pałac pełen boskich radości. Wolne istoty wędrują tam, szukając przygód w niebie. Kościół chce zabrać nam nawet ten najmniejszy uśmiech. Mówił o światach doskonalszych, gdzie radość jest bez końca, gdzie dusze są pieszczone, wolne od ziemskich więzów. Ale potem przyszła ciemność, smutek i potępienie. Kościół zamknął te drzwi, gdzie są nasze marzenia. Nasze marzenia. Dlaczego smutkiem zakryli to, co miało być pięknem? Dlaczego piekło stworzyli tam, gdzie miało być wiecznym szczęściem?